Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wraz z nadejściem wiosny zjawiamy się nad Wielką Rzeką, żeby spróbować swoich sił, jak co roku oczywiście z przystawką spławikową. O pogodzie, o warunkach zaraz sobie porozmawiamy. Tymczasem, bo dopiero przyszedłem na miejsce, wrzucimy sobie zestaw do wody i będziemy już czekać, może, mam nadzieję, na jakieś pierwsze wiosenne branie. Woda nie jest jakoś mega wysoka, ale miejsce wygląda całkiem ciekawe. Napływ ostrogi. Trochę jest dzisiaj wiaterek, więc za bardzo nie widzę, jak ta woda tutaj chodzi, ale wrzucimy sobie zestaw. I zaraz, mam nadzieję, wszystko nam się tutaj wyklaruje. No niestety będziemy dzisiaj walczyli z wiatrem. Miejsca, w których się dzisiaj znajduję, na przełomie marca i kwietnia, nigdy nie obfitowały jakoś zbyt szczególnie w ryby. Tutaj no, z reguły trzeba było poczekać przynajmniej tak ten pierwszy tydzień kwietnia i dopiero wtedy tutaj te ryby stawały się bardziej aktywne. Ja dzisiaj trochę tak świadomie godzę się na to, że prawdopodobnie wyniki będą mizerne. Mógłbym pojechać na inny odcinek Wisły, gdzie wiem, że tam się ryby ruszają o wiele szybciej. Niemniej jednak dzisiaj jest dzień wolny, tam nie ma zbyt wielu miejsc też do łowienia, a wiem, że jeżdżą już tam i łowią, więc prawdopodobieństwo tego, że pojadę i nie będę miał gdzie łowić, albo gdzieś tam będę musiał się przez ludzi przeciskać, było na tyle wysokie, że coś za coś. No, stwierdziłem, że wolę sobie po prostu posiedzieć w samotności i popatrzeć się na spławik, jak gdzieś tam walczyć o miejsce i przeciskać się na te miejsca. Niemniej jednak nie zmienia to faktu, że tutaj też mnie trochę kusiło, żeby już sprawdzić. Ostatnio trochę to słoneczko pogrzało, więc lata ubiegłe pokazują, że ta ryba tutaj ruszała się troszeczkę później, ale to nie oznacza oczywiście, że dzisiaj nic nie złowię. Chociaż prawdopodobieństwo jest mniejsze niż w tych miejscach, o których wspominałem. No ale coś za coś. Tak jak wiecie, początek wiosny czy wiosna, to dla mnie przede wszystkim duża rzeka, Wisła, przystawka spławikowa i łowienie na groch. Groch, przynęta w zasadzie całoroczna, chętnie pobierana przez klenie, przez jazie, przez leszcze, przez duże płocie. Stosunkowo łatwa w przygotowaniu, ale w tym roku oprócz grochu będę też chciał próbować na kukurydzę, którą oferuje firma Profes. Gotowa kukurydza. Pokazywaliśmy już ją w zeszłym roku, więc zapewne kojarzycie, o co chodzi. No z tym grochem jest tak, że jednak gdzieś tam trzeba jechać do sklepu, trzeba go kupić, później ileś godzin moczyć, gotować, więc może nie jakoś szczególnie rozbudowane, ale jakieś tam przygotowania trzeba poczynić. Czasami nie ma na to czasu, czasami pojawi się moment, że spontan, mamy 2-3 godziny, możemy na te ryby wyskoczyć. Jak nie mamy grochu, to dupa blada, a tak możemy zawsze w bagażniku samochodu wozić sobie taką kukurydzę i na wypadek takich spontanicznych wypadów mamy fajną przynętę do tego, żeby sobie połowić. Przy okazji często pytacie, gdzie kupić taki groch. Groch, zwykły sklep spożywczy lub jakiś warzywniak. Groch cały, niełuskany, taki jak się gotuje, kupuje na grochówkę. Z tym jest co prawda mały problem, bo nie we wszystkich sklepach to jest, więc trochę czasami trzeba się naszukać. No a jeżeli chodzi o kukurydzę, to sklepy wędkarskie, które w swojej ofercie mają Profesa, pytajcie albo zasugerujcie sprzedawcy, żeby może taką kukurydzę ściągnął. Też bardzo fajna opcja, też przynęta całoroczna, też przynęta selektywna, bo tutaj też jakieś małe rybki będą nam się od tego odbijać, bo to są dosyć duże ziarna, to nie jest mała kukurydza konserwowa. I też ta przynęta, ta kukurydza będzie chętnie pobierana i przez klenie, i przez jazie, przez leszcze, przez duże płocie. Także jak najbardziej można stosować zamiennie z grochem lub nawet samą kukurydzę. Efekty będą podobne. Ja w tym roku będę próbował, zobaczymy. Idziemy, zmieniamy miejsce. Tutaj siedzę ponad godzinę i nic się nie zadziało, więc myślę, że czas najwyższy, aby się przemieścić. O tym też często mówiłem. Metoda aktywna,
czy może taka podejście aktywne, bo można z przystawką siedzieć i się nie ruszać. A ja na wiosnę lubię pochodzić i poszukać. Warto być mobilnym, oprzyrządowanie całe mieć zredukowane do minimum, tak żeby szybko i sprawnie po tych miejscach się przemieszczać. Tutaj mamy kolejną ostrogę. Też jedna z moich ulubionych. Tutaj ogólnie jest bardzo fajne miejsce, nawet żeby tutaj z tej strony usiąść. No ale jako, że ta ostroga jest odsłonięta, tak jak widzicie, to ja sobie po prostu na nią wejdę. Ale przy wyższej wodzie też fajnie można sobie tutaj w tej zatoczce powędkować. Zobaczymy, tutaj bobry trochę narozrabiały. Wejdziemy, zobaczymy tutaj, może jeszcze jedno miejsce. Zobaczymy, jak to czas pozwoli, czy coś się będzie działo. Miejmy nadzieję. Jak się wiaterek uspokoił. Jest szansa. No i mamy kolejną ostrogę. Bardzo fajna woda. Zaraz Wam pokażę, gdzie tutaj ewentualnie można postawić zestaw. No i spróbujemy. Widzę tutaj i od napływu, i z dołu. Najpierw spróbuję od napływu. Tutaj oczywiście możemy sobie łowić w dole główki. Ta zatoczka, którą Wam wcześniej pokazywałem. Bardzo fajnie ta woda tutaj nam nachodzi na ostrogę. Fajnie to kotłuje, fajne tutaj się zwarki robią. Więc tutaj też jak najbardziej. I to jest też zawsze bardzo fajne miejsce. I od napływu. Od napływu też bardzo fajnie ta woda tutaj chodzi. Tam mamy nurt, który idzie nam na przelew. I tutaj troszeczkę skosem drugi prąd robi się taka cofka. I tutaj gdzieś w tym trójkąciku woda nie za szybka. Spróbujemy sobie postawić zestaw. Każde nowe miejsce zawsze jak przyjdę oczywiście obsypuję grochem. Tyle, że obsypuję je bardzo delikatnie. Czasami widzę, jak niektórzy na wczesną wiosnę sypią w zasadzie całe wiadra tego grochu. Moim zdaniem nie ma to najmniejszego sensu, a jest ryzyko, że tą rybę przekarmimy. Woda jest jeszcze zimna. Metabolizm ryb jest jeszcze spowolniony. One nie jedzą tyle, ile będą jadły w lato. A pamiętajcie, że my nie przychodzimy po to, żeby ryby nakarmić. My je tylko mamy zainteresować, pobudzić ich kubki smakowe i spowodować, żeby pobrały to, co mamy na haczyku. Jak się najedzą, to odpłyną i mamy pozamiatane. Zawsze trzeba pamiętać, żeby tych ryb nie przekarmić. Takie jest moje zdanie, dlatego sypię bardzo delikatnie, garsteczka, dwie. Jeżeli jakieś ryby tutaj są, no to już się tym zdążą zainteresować. Ewentualnie później, jak mam jakieś brania, coś złowię, to jeszcze delikatnie podsypuję. I to moim zdaniem na wczesną wiosnę zdecydowanie wystarczy. No i zabieramy się za łowienie. Pierwszy rzut. Popatrzymy sobie, jak chodzi woda. I gdzieś tutaj zestawik sobie umieścimy. No, a już mamy zaczep. Zdążyłem urwać zestaw, więc sobie zawiążemy. Haki już Wam kiedyś pokazywałem. Numer 4. Haki z takim łagodnym łukiem kolankowym. Idealne na groch. Do tego żyłka 0,16 przyponówka. I
Jak widzicie, na Wiśle czasami się haczy i te zestawy się urywa niestety. Woda jest trochę podniesiona, więc dużo na przykład tej ostrogi jest po prostu pod wodą. Tam są kamienie, jakieś zatopione trawy, więc no siłą rzeczy haczyć gdzieś tam będziemy. Woda jest podniesiona, ale to nie jest to, co jeszcze ileś lat temu o tej porze roku było nad Wisłą. Gdybyśmy tak z 8-10 lat temu przyszli tutaj nad rzekę, nie byłoby możliwości wejścia na ostrogę. Łowiło się z burt i tak wyglądała ta wiosenna, wczesnowiosenna przystawka. Praktycznie cały kwiecień ostrogi były zalane. Gdzieś tam pod koniec kwietnia czasami pokazywały się nasady, tak że można było gdzieś tam na tej nasadzie sobie usiąść. Teraz od wielu lat w zasadzie no, wszyscy wiemy, jak jest ze stanem, z poziomem wód, wód gruntowych, wód w rzekach, wód w jeziorach. I w tym roku, mimo tego, że ta zima jako taka była i myślałem już, że woda na Wiśle na wiosnę będzie dużo większa, no to niestety jest jak jest. Ja generalnie lubię bardzo wysoką wodę i zawsze taką wodę na wiosnę lubiłem. I zawsze też wtedy efekty były dużo lepsze. Pamiętam jeszcze na wędkarskiej tubie, właśnie w zasadzie jak zaczynaliśmy wędkarską tubę, to wraz z początkiem kanału właśnie już weszliśmy w te lata, gdzie te wiosny to z reguły były niskie stany wód na Wiśle. Często całe ostrogi były odsłonięte. I te wiosny nie należały do udanych. Faktycznie złowić klenia graniczyło z cudem, to były pojedyncze ryby, trzeba było się nachodzić, naszukać i to wiosenne łowienie było bardzo, niestety bardzo trudne. O ile w lato, no jakoś tak jest, że na tych ostrogach się siada i się te ryby łowi, to wczesną wiosną, no z jakichś powodów one pod te ostrogi nie podchodziły. Lata wstecz, jak ta woda miała gdzieś 4 metry, 4,5 metra czasami i właśnie łowiło się, tak jak mówiłem, z burt, no wtedy ta ryba jakoś szła chyba w ten brzeg i to powodowało, że efekty były dużo, dużo lepsze. Już od jakiegoś czasu te stany wiosenne są trochę wyższe i faktycznie efekty od razu się polepszyły. No w tym roku zobaczymy, ciężko to przewidzieć, to jest dopiero początek, więc tak naprawdę no nie ma co tutaj wyrokować. Niemniej jednak na przestrzeni ostatnich lat wiosenne warunki łowienia na przystawkę na Wiśle trochę się zmieniły. Ja mam cichą nadzieję, że jeszcze wrócą te czasy, kiedy Wisła na wiosnę była wysoka. No mam jakieś wrażenie, że zaraz będziemy musieli stąd chyba dylować. Zobaczcie, jaka chmurka idzie. Mam dziwne wrażenie, że z tej chmury będzie deszcz. No i tyle złowienia na dzisiaj, moi drodzy. Tak jak widzicie, za oknem pada. Pada grad, pada deszcz ze śniegiem, robi się biało, robi się zimowo. Niebo cało zaciągnięte, więc czekać tutaj nie będę, aż to przejdzie. Kwiecień, plecień. No teraz przyszło nam trochę zimy. Niestety czasu jeszcze trochę na łowienie mam, ale warunki nie pozwalają. Także przygoda kończy się właśnie w tym momencie. Niestety z przyczyn ode mnie niezależnych, ale myślę, że kto chodzi na ryby, ten doskonale wie, jak to czasami wygląda. Tyle, moi drodzy. Pierwsza wyprawa z przystawką na Wisłę w tym roku zaliczona. Cieszę się, że byliście razem ze mną. No i co? Mam nadzieję, że no jakoś ta wiosna jednak trochę śmielej zawita. Zrobi się fajnie cieplutko. Będzie można posiedzieć sobie nad wodą, połowić, wypocząć i pobawić się tym naszym wędkarstwem. Dajcie znać w komentarzach oczywiście, co tam u Was. Zostawcie oczywiście łapkę w górę. Subskrybujcie kanał i klikajcie w dzwoneczek, bo to pozwoli Wam być na bieżąco z nowymi filmami. Będziecie dostawiać powiadomienia za każdym razem, jak wrzucę coś na kanał. Tymczasem pozdrawiam gorąco i serdecznie i do zobaczenia.